Witam Was serdecznie na kolejnym live'ie z cyklu Startuję w Krakowie. Cykl ten realizowany razem z naszym partnerem ASICS ma na celu przygotowanie Was, drodzy biegacze, do startu w jubileuszowej 10. edycji Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Dzisiaj naszym gościem jest Kacper Piech, biegacz, trener, instruktor lekkiej atletyki, członek drużyny ASICS Front Runner. Biegasz z ogromnym doświadczeniem, z sukcesami także w wydarzeniach Królewskiej Triady Biegowej. Dwa razy w 10., 9. miejsce podczas dwóch ostatnich edycji Krakowia Maratonu. Miejsce w top 20 podczas ostatniego Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Osoba, która aktywnie uczestniczy w naszych wydarzeniach. Przygotowuje Was do startu w tej najbliższej edycji. A dziś rozmawiać będziemy o temacie, który dosyć często jest chyba bagatelizowany, jest pomijany, a jest bardzo ważnym aspektem trenowania. Mówię o regeneracji biegaczy. Tak, regeneracja to jest w przypadku takiego sportowca profesjonalnego. Regeneracja stanowi tak naprawdę zdecydowaną większość dnia. Czyli trenujemy jako tacy profesjonaliści, można trenować 3, 4, 5 na przykład godzin, a wszystko, co do końca tych 24 godzin, to jest regeneracja. Czyli wszystko, co w tym czasie robimy, to jest właśnie ta część, która ma nas doprowadzić do tego stanu, który był wcześniej, żebyśmy byli gotowi na kolejne treningi. Także zobaczmy, ile czasu trwa trening, a ile czasu trwa regeneracja. U amatora to jest jeszcze więcej, bo trenujemy, nawet jeśli ktoś trenuje codziennie, czy prawie codziennie, no to jest godzina, może dwie, a te 22-23 godziny można zaliczyć właśnie w proces regeneracji. Także jest to bardzo długi czas, który ma nas po prostu doprowadzić z powrotem, żeby wróciła nam świeżość i organizm, żeby był na nowo gotowy do kolejnych wyzwań, do kolejnego treningu. Także ten czas, wszystko co dzieje się poza treningiem, myślę, że można właśnie w ten czas regeneracji, właśnie tym, tą regeneracją można nazwać. Tak. Jakbyśmy mieli tak zdefiniować, czym jest regeneracja, no to tak chyba najkrócej można powiedzieć, że właśnie przywracaniem organizmu do stanu pierwotnego sprzed treningu. Tak, dokładnie, czyli próbujemy, wiadomo, że trening oczywiście nas męczy. Mamy pewne mikrourazy mięśniowe, układ nerwowy jest też zmęczony. Wszystko, co po treningu, czego potrzebujemy przed kolejnym treningiem, to doprowadzić się do tego stanu, który był wcześniej, żeby być gotowym na wyzwanie. Nawet bym powiedział, że dobra regeneracja z czasem powinna powodować, że nawet wracamy w lepszym stanie, niż byliśmy przed treningiem. Czyli dzięki temu, że dobrze odpoczniemy, to nawet ta nasza forma powinna być lepsza niż przed wcześniejszym treningiem. Oczywiście tak z dnia na dzień to tak do końca nie działa. Potrzebujemy takich później dłuższych odcinków odpoczynku, żeby tę formę nabudować, zbudować sobie tak zwaną superkompensację już czy bliżej zawodów, czy można robić sobie takie luźniejsze tygodnie właśnie, w których trenujemy trochę mniej. Wtedy jest szansa, że dzięki tej regeneracji trochę dłuższej wrócimy do stanu nawet lepszego niż byliśmy wcześniej. I taki jest tak naprawdę cel treningu. Czyli trenujemy, męczymy się, regeneracja, powrót do stanu troszeczkę lepszego niż byliśmy wcześniej. No i tak małymi krokami do jak najlepszej formy. Mhm. Tych aspektów, powodów, po co się regenerujemy, może być chyba więcej, no bo to jest właśnie to, o czym mówisz, kwestia poprawiania swojej wydolności, swojej kondycji, swoich możliwości. Natomiast też regeneracja ma duże znaczenie, jest ważnym aspektem w kontekście braku kontuzji, czy unikania, czy minimalizowania kontuzji w trakcie treningu. Tak, przemęczenie takie, które zbiera się z treningu na trening, to jest niestety nasz taki rywal, z którym musimy się zmagać i no i kiedy idziemy na trening, a mięsień jeszcze nie jest do tego do końca przyzwyczajony, przygotowany jeszcze, nie jest przyzwyczajony do tego tempa regeneracji, czyli chcemy biegać codziennie, a
jednak po czasie się okazuje, że nie do końca jeszcze ten mięsień w czasie 24 godzin jest w stanie się zregenerować. No niestety wtedy jest dużo większe ryzyko kontuzji. Ten krok jest troszeczkę krótszy, robi się takie przemęczenie po prostu z treningu na trening, mikrourazy się nie regenerują do końca, tylko pogłębiają i no i niestety te przeciążenia mogą wystąpić. To najczęściej takie przeciążenia właśnie wynikające z nawarstwiającego się zmęczenia. To są takie małe rzeczy. Często jak zaczynamy cykl przygotowań, to wydaje się, że o, wszystko jest super, pierwszy 2, 3, 5, 8 tygodni, bardzo fajnie wszystko idzie i zazwyczaj po właśnie już takich dobrych kilku tygodniach pojawia się taki kryzys. Czyli wtedy okazuje się, że jednak te pierwsze tygodnie, no warto przemyśleć, że może trzeba by było trochę większy odstęp mieć pomiędzy treningami, bo może to nie wystarczyło jednak. Ten początek praktycznie zawsze jest wszystko w porządku. Rzadko kiedy przesadzimy, chyba że ktoś naprawdę oczywiście rzuci się na jakieś długie dystanse, to wtedy nawet w tydzień można się zamęczyć, ale zazwyczaj te małe błędy i te braki regeneracyjne, one wychodzą z czasem. Czyli miesiąc, drugi, trzeci i zaczyna coś nie grać. Tak, zaczyna brakować tej energii na treningach. No są to zarówno takie kwestie mięśniowe i kwestie takie motywacyjne też do treningu, bo jak jesteśmy przemęczeni, to po prostu ciężej się zmobilizować na taki mocniejszy trening, na takie bieganie. Mamy z tego mniej przyjemności. To, co właśnie jest też bardzo ważne moim zdaniem w dobrej regeneracji, to jest czerpanie jeszcze większej przyjemności z aktywności. Bo jak nie zregenerujemy się do końca, to ta aktywność nam się kojarzy z tak troszkę na siłę. Że idziemy na ten trening, bo musimy, jest on, gdzieś tam sobie ustaliliśmy jakiś schemat, no i te 4-5 razy w tygodniu klepiemy, na początku jest fajnie, później to już tak troszkę na siłę. Oczywiście nie mówię, że zawsze będzie przyjemnie, bo kryzysy się pojawiają, ale właśnie o to chodzi, żeby znaleźć sobie tą odpowiednią ilość regeneracji pomiędzy, żeby jednak iść na ten kolejny trening z taką ochotą. Mówię, nie zawsze tak będzie. Czasem oczywiście trzeba się bardziej zmobilizować, ale żeby większość treningów była z ochotą, że chce nam się to zrobić, niż z takim ciągłym przemęczeniem. No bo jak nie będzie ochoty, to niestety aktywność będzie nam się źle kojarzyć, a aktywność ma być z nami przez długie lata, a nie tam przez rok, dwa tylko zajawki. Także te skojarzenia takie pozytywne, które właśnie bardzo często wynikają z odpowiedniej regeneracji, są bardzo ważne. Czyli tak naprawdę ta regeneracja organizmu w takim kontekście fizycznym, odpoczynku i regenerowania się, jest też w pewnym sensie regeneracją mentalną, bo też nasza głowa dzięki odpowiedniej regeneracji się odpowiednio nastraja do biegania. Tak, zdecydowanie. Ja bym tutaj właśnie te dwa aspekty właśnie połączył, bo jedno to jest zazwyczaj ciało zaczyna dochodzić do siebie, a druga sprawa to jest właśnie, czy my mamy ochotę i motywację, żeby wyjść ze strefy komfortu i żeby zrobić ten trening, bo człowiek potrafi się nakręcić. Właśnie tak jak ma cel, zapisał się na zawody, potrafi się nakręcić. Tylko bardzo często to jest takie, tej motywacji wystarczy nam na 2-3 miesiące i ona gdzieś tam znowu musimy poszukać tego nowego celu. I jeżeli przemęczamy się na treningach, to dużo trudniej jest później zmobilizować się do kontynuacji tych regularnych treningów. Bo na przykład dociągniemy już do tych zawodów, bardzo często przemęczeni, ale jeszcze jest ten cel, założyliśmy sobie ok, ale później bardzo ciężko jest wrócić. Bo jak kojarzy nam się to przygotowanie z jakąś katorgą, że ciągle nie mieliśmy sił, no to niestety jak już zaliczymy ten bieg, to później może już nie być ochoty po prostu na kolejne. Niekoniecznie te wspomnienia i endorfiny z mety są tym, co najbardziej zapamiętujemy. Mimo tego, że już zdążymy się wyleczyć fizycznie, to w głowie te skojarzenie, że cały czas było zmęczenie na bieżąco, może nam też zaszkodzić. Więc regeneracja na bieżąco też jest ważna, żeby podchodzić do aktywności tak, żeby się chciało. Jest to, każdy trening to jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, więc musi się chcieć. I tutaj, żeby zmotywować się do lżejszego wysiłku, wiadomo, potrzeba trochę mniej regeneracji, ale żeby się zmobilizować do takiego czy mocniejszego treningu, czy nawet do zawodów, no to już trochę tego odpoczynku musi być więcej. Każdy organizm jest inny, każdy człowiek inaczej reaguje na każdy biegacz, na wysiłek, na
zmęczenie, ale da się w jakiś sposób matematyczny, czasowy określić, jak powinna wyglądać regeneracja, jakbyśmy mieli wejść w takie szczegóły właśnie, ile powinien się biegacz regenerować pomiędzy poszczególnymi treningami. I tak jak powiedziałeś, właśnie jest bardzo różnie. Bardzo dużo zależy przede wszystkim pod kątem ułożenia sobie ilości treningu. Zawsze musimy wziąć pod uwagę wszystko, co dzieje się dookoła. Czyli tak jak na początku mówiliśmy, czy te 2 godziny powiedzmy trening, a 22 godziny to jest wszystko, co się dzieje dookoła. I te 22 godziny musimy dokładnie sobie wziąć pod uwagę. Czyli jaką mamy pracę. Czy pracujemy tam w miarę luźno, tu trochę w samochodzie, tu trochę krócej, często mamy jakieś większe przerwy. Okej, możemy sobie pozwolić na trochę więcej treningu i na przykład dla takich osób trenowanie nawet 5 razy w tygodniu czy 6 nie będzie problemem. Ale jeśli mamy, nie wiem, jakiś cięższy okres w pracy, że musimy więcej trochę popracować, czy częściowo fizycznie pracujemy, czy mamy różne inne obowiązki dookoła biegania, no to wtedy tej regeneracji potrzebujemy więcej pomiędzy treningami, bo po prostu ten czas 22 godzin nie jest taki idealnie wypoczynkowy. Tak. No, może być krótszy sen na przykład, nie wiem, jak mamy jakiś stresowy okres, czy dzieci są w domu małe, no to ciężko wtedy tak idealnie zrobić sobie 8 godzin snu, na przykład troszkę regeneracji w trakcie, zadbać o te wszystkie aspekty regeneracyjne. I to wszystko trzeba uwzględnić. Czyli dla jednej osoby będzie to 24 godziny, bo wszystko jest w porządku, bardzo dużo jest możliwości poleżenia, nawet może jakaś drzemka, tak jak sportowcy w czasie dnia treningowego. Okej, oni zrobią 2 treningi, bo już też po latach są przyzwyczajeni do tej szybszej właśnie regeneracji, ale oni w międzyczasie szybko zjedzą, położą się i jeszcze zrobią sobie drzemkę w ciągu dnia. Później po drugim treningu znowu to samo. I jaki normalny człowiek jest w stanie robić sobie regularnie, codziennie po 1 albo 2 drzemki? No i to jest właśnie różnica pomiędzy sportowcami, co oni są w stanie trenować, bo jest to kosztem tego, że ta regeneracja jest też na bardzo dobrym poziomie. A jeżeli my śpimy 5 godzin albo nawet nie i ten sen jest przerywany, później jak tu pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, ale to jedzenie nie jest regularne, często mamy jakieś braki energetyczne, zamiast leżeć cały dzień, to musimy dużo zrobić w pracy, plus zawieźć dzieci na przykład to tu, to tam, jeszcze 5 innych rzeczy, no to wtedy ta regeneracja nie jest taka idealna, więc wtedy musimy sobie tak racjonalnie przyjąć ten plan. No i ja bym powiedział, że tak ogólnie tak dla takiego przeciętnego amatora biegowego, pewnie z którymi gdzieś tam ja się spotykam i mogę to jakoś uśrednić, to takich treningów biegowych są 3-4 w tygodniu. Czyli regeneracja nawet jest dłuższa niż te 24 godziny, ale oczywiście poza tym można robić jeszcze bardzo spokojnie, ale inne aktywności i dopasować sobie właśnie do tego, co możemy. Czyli trenujemy 4 razy i no, czujemy, że coś jest nie do końca tak. Za dużo, więcej jest tego zmęczenia, mniej jest ochoty na trening niż właśnie takiego wychodzenia z chęcią. No to wtedy może warto przemyśleć, żeby jednak trenować 3 razy. Wydaje się, a będzie się trenował mniej, no to pewnie będzie gorsza forma, no tak często się tak myśli, tak, że się tam odrzuci jeden trening, jedno na przykład bieganie w tygodniu i że ta forma się posypie, ale właśnie w sporcie czasem jest tak, że troszkę mniej, ale zachowując tą dobrą regenerację, może się okazać, że wyjdzie na lepiej. Tak, że jest efektywniej. Tak. Czyli tak naprawdę, żeby znaleźć taką równowagę, balans pomiędzy regeneracją a wysiłkiem, to tak naprawdę powinniśmy bazować na odczuciach takich indywidualnych, na kwestiach samopoczucia, kwestiach tego, jak nasz organizm reaguje na trening, nie jakiegoś matematycznego wzoru, tylko bardziej słuchania swojego organizmu. Tak, czyli czy nam się chciało iść na trening? No, jakąś tam przyjmijmy sobie skalę, bo wiadomo, czasem się bardziej się chce, czasem mniej. Jak było w czasie treningu? Jak było po treningu? I te takie czynniki, czy później w czasie dnia nie byliśmy jakoś przemęczeni za bardzo tym treningiem, to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, że i okazuje się wtedy, czy na przykład ten trening, bardzo często tak się mówi, że co drugi dzień. No to jest naprawdę tak
myślę, że to jest fajny taki sposób na zachowanie tej regeneracji. Właśnie trening co drugi dzień, bo tego odpoczynku jest sporo. No często taki chyba najbardziej popularny schemat, przynajmniej z którym ja się spotykam u amatorów, to jest wtorek, czwartek, sobota, niedziela. Bo wiadomo, w weekend mamy po prostu więcej czasu, żeby nawet położyć się po tym treningu, trochę więcej właśnie odpocząć. No jest spokojniej przede wszystkim, więc ten układ nerwowy też sobie trochę odpoczywa bardziej, więc wtedy aż tyle nie potrzebujemy czasu na regenerację. No i w tygodniu właśnie ten wtorek, czwartek, czyli te odstępy pojawiają się trochę większe, jak już jest taki cykl normalnie z pracą i z takim funkcjonowaniem codziennym. Ta codzienność i kwestia właśnie pracy zawodowej, obowiązków dnia codziennego, to jest taki aspekt, którego nie unikniemy, natomiast są na pewno sposoby na to, żeby radzić sobie z tą regeneracją, przyspieszać ją. Są pewne rzeczy, które możemy robić. Chciałem, żebyśmy trochę o tym porozmawiali, bo to pewnie i kwestia odpoczynku, ale też diety, czy jakichś substytutów dla samego biegania poprzez inne formy uprawiania jakiejś aktywności sportowych lżejszych. Jak to jest ważne w kontekście regeneracji? Tak, czyli jakbyśmy mieli tak podsumować takie powiedzmy trzy najważniejsze tematy regeneracyjne, to by było ustalenie sobie odpowiedniej równowagi między aktywnościami a odpoczynkiem, czyli właśnie tych odstępów pomiędzy naszymi treningami, to jest bardzo ważne. Druga sprawa to jest odpowiedni sen. To oczywiście temat rzeka, to łatwo powiedzieć, to mnóstwo rzeczy się na to składa, ale trzeba nad tym pracować, czyli jakieś różne techniki tam przed snem można sobie stosować, żeby troszkę się uspokoić. No to są takie tematy czasem ciężkie, bo no, nie wystarczy chcieć, żeby się dobrze wyspać, ale próbujemy. Jak najbardziej te różne zasady związane z higieną snu warto sobie próbować i wprowadzać. To było numer dwa. I dieta, czyli odpowiednie uzupełnienie energii. No oczywiście dieta urozmaicona, wiadomo, no ja też nie jestem dietetykiem, więc pewnie bez szczegółów, ale pod kątem sportowym bardzo ważny jest ta otoczka wokół treningu. Czyli przed treningiem staramy się chociaż jakąś drobną przekąskę zjeść. Chyba że trening jest naprawdę krótki, to można pójść na czczo, chociaż ja zawsze coś sobie przekąszę, żeby jednak niepotrzebnie się nie wyczerpywać, tylko żeby ta energia była na bieżąco. Jeśli mamy długi trening, to uzupełniać energię podczas długiego treningu. Nie ma sensu się katować, to po pierwsze jest przyjemniejszy trening. Jeżeli dochodzimy do takiego momentu, że ten trening trwa powiedzmy około 50 minut i więcej, to już warto jakąś malutką przekąskę sobie wziąć. Czy jakiś mały żel energetyczny, jakieś żelki, coś takiego prostego, co możemy sobie delikatnie w trakcie przyswoić. Dzięki temu nie doprowadzamy do takiego wyczerpania właśnie organizmu. Trening jest przyjemniejszy, więc w trakcie jak najbardziej, jeżeli jest dłuższy trening, to warto też o to zadbać, plus uzupełnienie nawodnienia, szczególnie izotonik w trakcie, no teraz w ogóle mamy upały, więc to tak, obowiązek coś sobie tam do pasa wziąć, czy do ręki flaska z izotonikiem jak najbardziej. No i trzeci temat, taki okołotreningowy, to jest w miarę szybko po treningu uzupełnić energię. Ja akurat tak przyzwyczaiłem się i też tak polecam, bo nie ma też ochoty na taki pełny posiłek, szczególnie jak jest gorąco, jak się bardziej zmęczymy, no to tak do tych pół godziny to tak jeszcze mówi się, że trzeba już uzupełnić energię, ale w praktyce nie ma się na to jeszcze ochoty za bardzo, więc ja często zalecam, robię sobie jakąś taką mieszankę, jeszcze picie, mieszam sobie jakiś izotonik, węglowodany, troszeczkę białka, czyli takie odżywczy jakiś, no można tak samo jakiś sok się napić, naturalny, byle to było takie trochę energetyczne picie, jednocześnie nawodnienie, jednocześnie trochę energii, czyli po treningu od razu warto sobie taki napój zrobić i wypić i wtedy bardzo szybko uzupełniamy już tą energię i mamy tą chwilę czasu na już przygotowanie sobie
posiłku takiego pełnowartościowego, też w miarę szybko. No mówi się o tym, że dość szybko trzeba uzupełniać, do tych pół godziny do godziny taki posiłek pełnowartościowy, żeby odbudować te zasoby energetyczne, które są potrzebne później, zarówno lepiej się wtedy regenerujemy i jesteśmy przygotowani też do kolejnych aktywności. Więc takie trzy tematy, oczywiście poza tym zdrowa dieta na co dzień, różne produkty i tak dalej, to już jest temat rzeka, ale takie okołotreningowe tematy, to zjeść sobie przed treningiem, jeśli jest dłuższy trening, to w trakcie też lekkie przekąski, po treningu najlepiej uzupełnienie jakimś takim odżywczym napojem, plus w miarę szybko pełnowartościowy posiłek. I to naprawdę bardzo dużo daje, bo jak zapomnimy o tym, to zamiast się regenerować, organizm upomina się o energię. I jest po prostu degradacja po treningu i cały ten efekt, no niestety, to co zrobiliśmy, nie jesteśmy w stanie tak szybko później się odbudować do kolejnego treningu. I jak trenujemy za dużo, no to powtarza się ta pętla takiego troszeczkę niedożywienia takiego po treningu. Więc to zdecydowanie odżywianie jak najbardziej, jako ten trzeci temat, to by była podstawa. A takie aspekty jak automasaż czy masaż, nie wiem, morsowanie, krioterapia, takie zabiegi, które też mogą towarzyszyć naszemu trenowaniu, na ile one mogą mieć wpływ, na ile mają wpływ na przyspieszanie tego procesu regeneracji? Tak, właśnie tak jak powiedziałeś, można spróbować przyspieszyć troszkę tą regenerację. I tu zawsze tylko to, co najważniejsze, żeby regeneracja nie stała się kolejnym wysiłkiem i treningiem. To ja zawsze powtarzam, bo czasem jak się mówi, żeby ktoś się tam porozciągał, czy zrobił sobie rolowanie, czy coś regeneracyjnego, czy saunę na przykład, no a ja na przykład później czytam, że ktoś, byłem tam ponad godzinę w saunie, rolowałem się godzinę i rozciągałem się jeszcze półtorej godziny. No to ja myślę sobie, a w tym czasie zawodowy sportowiec już dwie godziny się zdrzemnął, nie? Tak. I zjadł i się zdrzemnął. I to był lepszy efekt, więc regeneracja tak, ale musimy też widzieć moment, w którym przesadzamy trochę z tą ilością regeneracji. Mm-hmm. Czyli bardzo takie tematy właśnie, szczególnie właśnie terapia zimnem. No super sprawa, tylko też musimy rozróżnić, bo wejście sobie, nie wiem, do jakiegoś jeziora czy rzeki, tak jak teraz latem, jak ktoś ma możliwość na chwilę schłodzić nogi, czy nawet wiosną czy jesienią, super sprawa, łagodzi takie napięcie mięśni po treningu. Podobnie oczywiście prysznic. Ja sobie zawsze robię na koniec troszeczkę zimną wodą, nawet więcej trochę na nogi. Można sobie jak najbardziej zimno, super tutaj przyspiesza regenerację. I tylko jeżeli chodzi o morsowanie, to problem jest taki, że tam często jest przyjazd, dojazd, wejście do wody, wyjście, powrót, długo to trwa. Więc to też trzeba sobie wymierzyć. Ja na przykład zauważyłem, że jak dużo już trenowałem, to mnie morsowanie wykańczało strasznie. Że ten poziom tego, ile mnie kosztowało to energii, był większy niż ta regeneracja. Więc a zwykły prysznic to jest chwila, moment, szybki efekt i kładę się. Natomiast pod kątem takim, jeżeli jest to dzień luźniejszy, taki, że naprawdę sobie odpoczywamy, nie mamy ciężkiego treningu, to jak najbardziej właśnie takie tematy jak morsowanie, zimna woda czy sauna, no super, czyli takie narażanie się na różne temperatury, jak najbardziej to polecam, tylko z umiarem. Czyli jak już robimy bardzo mocny trening, to ja zazwyczaj tak sobie łączę, że jak robię, mam wolny dzień albo mam bardzo lekki trening, to wtedy mogę sobie zrobić na przykład saunę. Ale jeżeli robię już ciężki trening, to już wolę po prostu poleżeć, odpocząć i nawet wcześniej pójść spać, bo to będzie lepszy efekt niż jeszcze na siłę tam regenerować się dodatkowo. Do tego jak najbardziej lekkie rozciąganie czy rolowanie, czyli taki automasaż, delikatnie też, żeby nie przesadzić, ale jak najbardziej można sobie wesprzeć się tak regeneracyjnie w ten sposób i regeneracja przebiega szybciej, tylko mówię z umiarem, bo jak gdzieś tam
będziemy na tym rollerze spędzimy godzinę, to i ręce się zmęczą, bo tam trzeba się podpierać i zamiast po prostu sobie spokojnie poleżeć. Myślę, że lepszy efekt to jest tam z 10 minut się porolować i 50 poleżeć dla lepszej regeneracji. Także nie przesadzamy z tymi dodatkami, ale one jak najbardziej, jeżeli są w dobrej dawce, to mogą być bardzo pomocne. A sporty towarzyszące bieganiu, takie na niższej intensywności, bo zbyt duża liczba treningów może być dla kogoś zbyt dużym obciążeniem biegowych stricte, natomiast są osoby, które potrzebują tego ruchu w zasadzie codziennie. Czy tu kwestia, nie wiem, wprowadzenia jazdy na rowerze takiej lżejszej, czy jakichś zajęć jogi, basenu, czy jakichś innych dyscyplin sportowych, to też chyba może być sposób na to, żeby zapewnić tą potrzebę ruchu, ale na takiej intensywności, czy angażującej inne też partie mięśni i pozwalającym odpocząć tym mięśniom zmęczonym bieganiem, a jednocześnie zapewnia ten ruch, który jest potrzebny. Tak, zdecydowanie. Ten miks, czyli znalezienie tego dobrego rozkładu tygodnia, to jest podstawa. Czyli tak jak mówiliśmy o bieganiu, że zdecydowanie nie dążymy do jak największej ilości treningów biegowych, tylko takie 3-4 to jest moim zdaniem bardzo dobra liczba. No i te 3-4, jeżeli ktoś ma możliwości, ma trochę czasu, no to nie jest tak naprawdę dużo aktywności w tygodniu. Tylko później właśnie już zalecam, zamiast na przykład iść w kierunku kolejnych treningów biegowych, to zdecydowanie lepiej właśnie wprowadzić sobie coś innego. Czyli może być to, co kto lubi, może być to rower, właśnie praca to jest na troszeczkę niższym tętnie, bardzo też fajnie działa zarówno regeneracyjnie, jak i treningowo, bo też oczywiście nogi pracują, szczególnie jak jakieś tam małe pagórki się pojawią, to też na bieganie będzie miało fajny wpływ. Pływanie jak najbardziej, woda super odprężająco działa. Do tego każde utrzymanie się, ten balans w wodzie to jest praca mięśni, taka no, naturalna stabilizacja, która też właśnie ten mocny korpus w bieganiu jest potrzebny, żeby też się nie bujać na boki. Także też jednocześnie lekki trening i jednocześnie troszeczkę się wzmacniamy, co pomaga zapobiegać kontuzjom też w bieganiu. Także zdecydowanie i tu podobnie jak z regeneracją. Czyli trzeba sobie wymierzyć tak, żeby to nie było tak, a idę na regeneracyjne coś tam, rower czy pływanie. Mhm. Później okazuje się, że trenujesz 4 razy w tygodniu, ale basen masz 4, na rower chodzisz 3, jeszcze na siłownię 3 i na wspinaczkę 2. No, tak, jeżeli ktoś to wytrzymuje przez lata, to szacunek, ale warto sobie to wymierzyć dokładnie, bo raz czy dwa razy w tygodniu basen, raz czy dwa razy w tygodniu lekki rower. Można sobie też zmieniać w zależności od pory roku, bo to też jest bardzo fajne, że jakby inna pora roku to mogą być inne aktywności. Tak, tak. To jest też super, żeby coś się działo. I każda aktywność wpływa też na bieganie. Każda aktywność to też jest lekkie zmęczenie, o tym musimy pamiętać. Dlatego cały czas dobre wymierzenie tego, dobra równowaga, żeby nie przesadzić z ilością, ale jak najbardziej, jeśli mamy możliwości, ochotę i siły i dobrze to na nas wpływa, to zdecydowanie tych aktywności może być więcej, ale z bieganiem bym uważał. Za każdym razem podczas naszych spotkań dajemy biegaczom szansę na zadanie pytań jakichś, które dotyczą kwestii interesujących ich. Tym razem się może nie pojawiło takie pytanie stricte dotyczące regeneracji. Pojawiło się pytanie o to, co zrobić, jeśli w czasie biegu pojawi się ból stawu skokowego, ból kostki. No, też tu regeneracja ma duże znaczenie i może być nieodpowiednia regeneracja przyczynkiem do tego, że ten ból się pojawił. Natomiast no, pytanie dotyczyło stricte tego, jakbyśmy mogli trochę o tym powiedzieć. Tak, no jakikolwiek ból w czasie biegania to jest lekkie, to jest przeciążenie, mniejsze lub większe. I to jest normalne. Też żebyśmy tu się dobrze zrozumieli, to praktycznie nie ma czegoś takiego jak bieganie bez przeciążeń. No, tak. No i nie wiem, każdy się stara ile może, ale jednak jak chce się przełamać tą swoją granicę, poprawić wynik, czy no zawsze dochodzi się czasem do tej granicy i to, co jest najważniejsze w przypadku jakiegokolwiek urazu, jak cokolwiek czujemy, to szybka reakcja. Bo jak będziemy myśleć o tym, że mamy niedługo zawody i no jakoś tam będzie, no to niestety możemy tą przeciążoną nogę jeszcze bardziej przeciążyć i mogą się dopiero nawarstwiać problemy. Także jak cokolwiek się zaczyna pojawiać,
szybka reakcja. Czyli nawet na treningu taki ból, jakiego nigdy nie było, lepiej odpuścić, niż zrobić sobie jakąś krzywdę. No nie wiem, ja na przykład ćwiczyłem sobie 2 dni temu, któryś już raz, więc to nie było nic nowego, ale nie wiem, widocznie w jakimś miejscu byłem spięty i tak na plecach bardzo mocne takie spięcie poczułem. No i wiadomo, troszeczkę trzeba odpocząć, normalna sprawa, 2-3 dni to może przytrzymać. Czy jakieś lekkie nadwyrężenie w okolicach ilesa, czy kolano może boleć. Pierwsza reakcja, odpuścić. Odpocząć od razu, jak tylko zaczyna boleć. Mhm. I wtedy oczywiście zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby tego nie było. Czy może zrobiliśmy za dużo tych kilometrów. Może nie robiliśmy żadnej rozgrzewki, żadnej mobilizacji biodra, żadnych ćwiczeń. No to spróbujmy sobie. Niekoniecznie trzeba od razu nie wiadomo ile tego robić, ale nawet lekka rutyna, 3-4 ćwiczenia przed treningiem, może trochę wymachów rękami, nogami w trakcie treningu. Może warto na przykład raz w tygodniu poćwiczyć sobie takie ogólne wzmocnienie. Musimy się zastanowić po prostu, czego może nam brakować i spróbować sobie to uzupełnić, bo tutaj zdecydowanie przeciążenia będą się pojawiać, ile nie będziemy robić. Ważne, żeby na nie szybko zareagować i zastanowić się, co można wprowadzić później, czy jak właśnie lepiej się regenerować. Może jednak wydłużyć te przerwy między treningami. Może sobie zamiast biegania albo na przykład zrobić sobie bieganie 4 km mniej, a po treningu zrobić sobie trochę ćwiczeń takich wzmacniających. Bo to często jest tak, myślimy tylko o tych kilometrach, a często jest tak, że nawet lepiej zrobić sobie może parę kilometrów mniej, a zrobić sobie dodatkowe ćwiczenia po treningu. Czy zamiast na siłę robić dużą ilość kilometrów takich spokojnych, to może lepiej zrobić mniej, ale dorzucić sobie jakieś szybsze odcinki na przykład, żeby też mięśnie popracowały troszkę inaczej. Także zdecydowanie tutaj można sobie takie tematy wprowadzać. Tak, zwłaszcza, że ten ból to nie zawsze od razu oznacza jakieś poważne kontuzje i konieczność biegania do lekarza, czy kontakt z fizjoterapeutą, to oczywiście w dalszym procesie regeneracji, jeżeli ten ból nie odpuszcza, nie przechodzi, no to trzeba poszukać tego powodu gdzieś głębiej i skonsultować ze specjalistami, natomiast no to znowu ta regeneracja może tak. być kluczowa i wystarczającym sposobem na pozbycie się. Dokładnie. Tego no na przykład teraz na przykładzie, że gdzieś tam poczułem ból w plecach przy których ćwiczeniach, no to daję sobie kilka dni. Po prostu staram się trochę rozluźnić to miejsce. Odpuszczam sobie na przykład jedne ćwiczenia takie wzmacniające, które właśnie ten mięsień tu z tyłu grzbietu by obciążały. Żeby trochę odpocząć, ale jeżeli okaże się na przykład za, nie wiem, 3, 4, 5 dni, że dalej mnie to boli, no to już jest sygnał, że kurczę, odpuściłem, w sumie nic nie robiłem, a jednak boli mnie to już ponad tydzień, to znaczy, że coś tam jednak jest poważniejszego. No i wtedy fizjoterapeuta, później ewentualnie jakieś tam działania takie zmierzające do wyleczenia, ale to, co pierwsze możemy zrobić, to przede wszystkim odpuścić. Czyli no tu akurat plecy, więc przy bieganiu wiadomo, troszkę się to napina, ale nie są to takie dynamiczne ruchy, więc tu bardziej chodziło o takie ćwiczenia wzmacniające, ale podobnie jest z nogą. Jeżeli czuję, że na przykład no troszkę się odzywa na przykład Achilles, czasem mi się zdarza, jeżeli poczuję, że jest to mocniej niż zwykle, lepiej odpuścić 2 treningi i dać czas na taką lepszą regenerację, niż na siłę biegać i żeby te mikrourazy się gdzieś tam nawarstwiały. Zdecydowanie lepiej 2 dni odpuścić, zobaczyć jak sytuacja. No i zdarzało się, że po prostu mimo tego, że się odpuściło, wzmacniało takie podstawowe jakieś tam tematy, żeby sobie pomóc. No okazywało się, że na przykład tydzień, drugi, no nic tam się nie dzieje, no i wtedy potrzebna była jakaś tam interwencja taka bardziej specjalistyczna. Tak, no to ciśnięcie organizmu nie zawsze oznacza efekt właściwy na końcu. Ta regeneracja jest bardzo istotna. A czy moglibyśmy tak na koniec, żeby podsumować w takich złotych radach, w punktach zebrać, co jest w tej regeneracji kluczowe, tak żebyśmy to taką klamrą jeszcze może spięli na koniec, żeby utrwalić w głowach zwłaszcza tych osób, które może do tej regeneracji nie przykładają takiej dużej uwagi. Tak,
Czyli przede wszystkim schemat tygodnia. Ustalmy sobie taki, żeby na bieżąco czuć, że jest ochota na aktywność, nie ma jakiegoś permanentnego przemęczenia. Ustalmy sobie odpowiednią ilość biegania. Bieganie jest dość obciążające, także lepiej biegać raz w tygodniu mniej, a na przykład zrobić sobie jeszcze coś innego, czy jakieś wzmacnianie, czy może właśnie inne lżejsze aktywności. Także tutaj zdecydowanie ustalmy sobie dobry schemat tygodnia, który nie będzie nas w dłuższej perspektywie przemęczał, tylko będzie taka dobra równowaga między wysiłkiem a odpoczynkiem, czyli te przerwy pomiędzy aktywnościami, to jest najważniejsze tak naprawdę, co wpływa na regenerację, bo to musi być, troszeczkę czasu musi po prostu minąć, żeby wrócić do stanu tego sprzed treningu i być gotowym na trening kolejny. Na pewno starajmy się zadbać o sen, czyli no, porządny sen to jest podstawa. Dobre odżywianie okołotreningowe i ogólnie dobra dieta, dobre prowadzenie się, jak to się mówi, no to jest niesamowita sprawa pod kątem regeneracji. Także myślę, że te trzy rzeczy, plus można sobie pomóc z umiarem, żeby regeneracja nie stała się treningiem, można sobie pomóc w postaci właśnie działaniem zimnym, czy właśnie działaniem ciepłym jako sauna, czy to rozciąganie, czy to rolowanie, różne ćwiczenia, takie ogólne zadbanie o takie wzmocnienie ciała, jak najbardziej. Tylko pamiętajmy, że każdy wysiłek, każda nawet regeneracja, to też jest jakiś wysiłek. Także zawsze trzeba to zrobić z umiarem, żeby to nie zrobiło się po prostu, żeby ta regeneracja, o której my myślimy, że to jest regeneracja, żeby to też nie zrobił się z tego trening. Kacper, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że to spotkanie dla Was będzie inspiracją do tego, aby przyjrzeć się Waszej regeneracji i uświadomić sobie, jak duże ona ma znaczenie. Ja na koniec jeszcze przypominam, że od wczoraj zwiększony został limit uczestników 10. jubileuszowej edycji Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Zapisy trwają, jest jeszcze około 600 miejsc, także zachęcamy tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się, aby być razem z nami, do zapisania się. Do zobaczenia podczas kolejnego live'u.